Cyfrowy konspekt dla wykładowcy i kaznodziei, czyli jak przemawiać, używając Onyx Books Note. O tym dzisiejszy odcinek. A nazywam się Bernard Frugaj na tym kanale. Odpowiadam na Wasze pytania, prośby i wyzwania związane ze światem cyfrowym. A informacje o urządzeniach, o których tutaj mówimy, są w opisie materiału, tam są też linki. Napisał do mnie Pan Piotr i prosi o pomoc. Panie Bernardzie, jak wygląda synchronizacja notatek i książek między MacBookiem a Onyxem? Jestem pastorem. Jak miałem iPada, to często korzystałem z synchronizacji notatek w ekosystemie Apple. I używałem to do konspektów podczas przemówień. No to zależałoby mi, aby tworząc konspekt na komputerze, abym mógł przemawiać, używając tabletu. A tworząc na tablecie notatkę, abym mógł ją edytować na komputerze. Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak, to jakimi aplikacjami można to osiągnąć? Niechętnie wybrałbym iPada, z tych powodów, o których pan mówił, czyli z racji zmęczonych oczu od wyświetlacza, rozpraszających mnie aplikacji i średniego komfortu pisania ołówkiem. Dziękuję za pomoc. Tyle listu od pastora Piotra. No to zacznijmy od jego pierwszego wyzwania, czyli przemawianie z użyciem Books Note. Na potrzeby tego filmu przećwiczyłem ten temat na samym sobie, czyli Konspekt stworzyłem na komputerze, na aplikacji Microsoft Word, natomiast teraz mówię do Was właśnie używając tabletu z Konspektem. Na miejscu pastora Piotra zrobiłbym właśnie tak, jak ja dzisiaj zrobiłem. No tak, ale diabeł tkwi w szczegółach. No nie wiem, czy to jest akuratnie najbardziej fortunne sformułowanie wobec kaznodziei. No to szczegóły są niezwykle istotne w tym, żeby to rozwiązanie grało i zrobiło to, co powinno zrobić. No to tak, po pierwsze, dokument, który tworzę na laptopie, jak mówiłem, piszę go w Microsoft Word. Natomiast to, co jest istotne, zachowuję go w chmurze, czyli dokument jest w OneDrive, w chmurze Microsoftowej, ponieważ potem, gdy otwieram ten dokument na tablecie, no to w tej samej wersji, w której przed chwilą gotowałem na laptopie, mam go tutaj na tablecie, czyli mam go na Onyx Books Note. Tutaj mam zainstalowaną aplikację Androidową. Microsoft Word. Ja ją pobrałem ze sklepu z aplikacjami Onyx, ale jest też w sklepie Play. Myślę, że to jest chyba ta sama wersja. Po otwarciu tego konspektu, tego dokumentu Wordowskiego tutaj na Books Note wchodzę w Microsoft Word w menu widok i wybieram opcję odczyt. No i wtedy tekst mam na cały ekran. Wielkość czcionki Mogę powiększyć, mogę dopasować do mojego wzroku, no i do odległości takiej jak położyłem tablet. Jak widzisz, jak widzisz, ja zwykle noszę okulary, no i w momencie, gdy mam wykład, jakieś wystąpienie publiczne, to w okularach widzę moje audytorium, widzę twarze ludzi, do których mówię. Natomiast kładąc tablet na pulpicie, przy dużej czcionce też widzę litery. Mogę dość łatwo odczytywać to, co jest w konspekcie. Natomiast strony czy wiem tej palcem na kolejne tutaj kartki mojego konspektu. No i to było to pierwsze wyzwanie, pierwsze pytanie pastora Piotra. Teraz przechodzimy do jego drugiego tematu, czyli notowanie na tablecie i edycja na komputerze. Przyznam, że tutaj to już nie będzie tak łatwo. No nasze znaczy bo w czym nie będzie łatwo? No bo zakładam, że wyzwanie polega na tym, że notujesz sobie odręcznie, a potem chcesz z tymi notatkami zrobić coś cyfrowo na komputerze w edytorze tekstów. No i moim zdaniem Books Note bardzo dobrze sobie radzi w tej pierwszej roli, czyli jako notatnika, gdzie odręcznie robię zapiski, łatwo te notatki odnajduję. Natomiast przejście od pisma odręcznego do drukowanego nie jest już takie banalne. To znaczy... Jeśli wiem, że będę to moją odręczną notatkę konwertował na pismo drukowane, to staram się pisać wyraźnie. Potem włączam tą opcję konwertowania pisma, kopiuję do schowka i wklejam do Worda. Można teoretycznie rozwiązać ten problem też na inny sposób, czyli w Wordzie włączyć ekranową klawiaturę Onyxa, która pozwala pisać odręcznie i na bieżąco, tak na żywo, konwertuję wtedy pismo odręczne na pismo drukowane. Ale. Ten drugi sposób, też szczerze mówiąc, nie przypadł mi do gustu, także ja poprzestałem na tym, że notuję sobie w Books Note, natomiast rzadko konwertuję pismo, drukowane, pismo odręczne na pismo drukowane. A jak potrzebuję coś zrobić z moimi notatkami, to sobie po prostu przepisuję w edytorze tekstu. i teraz wyobrażam sobie, że pastor Piotr, podobnie jak ja, jak inni wykładowcy, bo wystąpieniu po spotkaniu mają okazję porozmawiać ze słuchaczami i wtedy się rodzą różne pomysły, które warto zapisać. No i wtedy prawdopodobnie sięga po notatnik, czy chciałby sięgnąć po tablet, żeby uwiecznić te zapiski i potem do nich wrócić. No tylko że myślę, że takie bezproblemowe zapisanie odręczne na tablecie a potem edycja to jeszcze nie dzisiaj. Mam przekonanie, że te aplikacje, te rozwiązania, które w tej chwili mamy, to jeszcze nie są aż tak dopracowane przynajmniej dla mnie, że ja był zadowolony, że mógł swobodnie sobie powiedzieć notuję odręcznie, a potem edytuję w piśmie drukowanym. No to tyle. To tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że pomogłem tym z Was, którzy zawodowo zajmują się przemawianiem, wystąpieniami publicznymi. Tutaj po prawej stronie macie jeszcze inny film. Mam nadzieję, że też będzie przydatny. No i oczywiście zachęcam do komentowania Wasze uwagi, do powiedzenia. Dodatkowe pytania zawsze są tutaj bardzo mile widziane. Trzymajcie się ciepło. Pogodnie pozdrawiam.